Dzień dobry, nazywam się Karol Kuliński, jestem kierownikiem pracowni biogeochemii morza w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Biogeochemia morza to stosunkowo nowa i dość szeroka dyscyplina nauki. W swoim zakresie obejmuje ona procesy zarówno chemiczne czy biochemiczne, fizyczne, biologiczne i również geologiczne. Biogeochemia to jej głównym celem jest poznanie od tej strony chemicznej, jak funkcjonuje środowisko naturalne. I tutaj mamy do czynienia z obiegiem substancji, z obiegiem takich makroskładników występujących w środowisku, które są niezbędne do życia, do funkcjonowania organizmów żywych. W tym przede wszystkim mam tutaj na myśli obieg biogeochemiczny węgla, azotu, fosforu czy też tlenu. Ja w swojej pracy naukowej zajmuję się głównie obiegiem węgla, a dwutlenek węgla, który też jest przedmiotem mojego dzisiejszego wystąpienia, no, pełni właśnie istotną rolę w obiegu biogeochemicznym węgla. Moja prezentacja dzisiejsza jest podzielona na parę etapów, parę części. W pierwszej z nich powiem o dwutlenku węgla, o jego właściwościach i występowaniu. Następnie przejdę do omówienia efektu cieplarnianego z racji tego, że dwutlenek węgla jest jednym z gazów cieplarnianych. Następnie będę mówił o globalnym obiegu węgla i o roli mórz i oceanów w tym obiegu i w sposób bardziej szczegółowy skupię się na końcu na morskim systemie węglanowym i podam parę przykładów tutaj z naszego sąsiedniego Morza Bałtyckiego w tym aspekcie. Ok, dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla jest, czy też ditlenek węgla, lub też nazwa chemiczna tlenek węgla 4, to gaz, który jest bezbarwny, bezwonny, rozpuszczalny w wodzie, naturalnie występuje w naszej atmosferze w stężeniu około 0,04%, więc jest go stosunkowo mało w porównaniu szczególnie z azotem i tlenem. Jego masa molowa to 44 gramy na mol, a więc jest on cięższy od powietrza, które ma masę molową około 29 gramów na mol. W warunkach naturalnych, a więc w tej temperaturze pokojowej, w warunkach ciśnienia atmosferycznego, dwutlenek węgla występuje w formie gazowej. W obniżonej temperaturze poniżej minus 78 stopni Celsjusza występuje w formie zestalonej, jako tak zwany suchy lód. No i przy ciśnieniu atmosferycznym, przy podwyższaniu temperatury, ten zestalona forma bezpośrednio sublimuje do formy gazowej z pominięciem fazy ciekłej. Faza ciekła jest osiągalna tylko i wyłącznie w warunkach podwyższonego ciśnienia. Tak jak już powiedziałem na początku, dwutlenek węgla jest jednym z gazów cieplarnianych. Ze względu na swoją budowę cząsteczka dwutlenku węgla absorbuje promieniowanie podczerwone. Tutaj widać na tym wykresie po prawej stronie są wyszczególnione poszczególne gazy cieplarniane. Wśród nich jest dwutlenek węgla, carbon dioxide. Jest pokazane tam spektrum absorpcji promieniowania podczerwonego. Okej, efekt cieplarniany. Słyszymy o tym dużo. W ostatnich czasach szczególnie docierają do nas informacje z różnej strony. Można zadać sobie pytanie, czy jest to zjawisko złe, czy dobre. Oczywiście pytanie zadane dość naiwnie, natomiast specjalnie tutaj użyłem takiej formy, żeby jakby pokazać szerszy kontekst efektu cieplarnianego niż tylko to, co do nas dociera z mediów. Otóż efekt cieplarniany jest to mechanizm, który, dzięki któremu mamy na powierzchni Ziemi temperaturę średnio taką, która umożliwia funkcjonowanie organizmom żywym. Gdyby efektu cieplarnianego nie było, powierzchnia Ziemi, szacuje się, byłaby znacznie chłodniejsza. No i właśnie, warunki byłyby niesprzyjające do rozwoju życia w tej formie, w jakiej mamy. Dlatego też między innymi naukowcy z NASA przedstawili gazy cieplarniane, wydali takie specjalne karty dla dzieci i przedstawili gazy cieplarniane jako superbohaterów. Mamy tutaj parę wodną, dwutlenek węgla, ozon, metan, podtlenek azotu. Wszystkie z nich, no właśnie, tutaj są opisane pokrótce, jakie mają właściwości. Są to naturalnie występujące gazy w atmosferze ziemskiej.
Jedynym tutaj czarnym charakterem są freony, które są tworem antropogenicznym, które powstały w wyniku działalności człowieka i nie występują naturalnie w atmosferze ziemskiej. Natomiast na odwrocie tych kart przedstawiono również tę ciemną stronę tych superbohaterów, mianowicie między innymi fakt ten, że gazy te przyczyniają się do wzrostu efektu cieplarnianego, a tak naprawdę emisja w wyniku działalności człowieka powoduje, że ten efekt cieplarniany jest większy. Swoją drogą polecam wszystkim tą stronę Climate Kids na stronach NASA, łatwa do odszukania, jest tam wiele materiałów takich edukacyjnych dla dzieci, które w przystępny sposób pokazują właśnie te zagadnienia. Tak jak już powiedziałem, efekt cieplarniany jest tym mechanizmem, który powoduje, że mamy temperaturę średnią powierzchni Ziemi taką, jaką mamy, gdzie możliwy jest rozwój życia. Promieniowanie słoneczne, które dociera do powierzchni Ziemi, ogrzewa ją i z kolei powierzchnia Ziemi emituje promieniowanie podczerwone, promieniowanie cieplne, które jest właśnie absorbowane przez gazy cieplarniane. Tym samym im więcej gazów cieplarnianych mamy w atmosferze, im grubsza jest ta swego rodzaju pierzyna z gazów cieplarnianych, tym mamy wyższą temperaturę na powierzchni Ziemi. Gdy spojrzymy na temperaturę w ostatnich dziesięcioleciach, a ten wykres przedstawia na skali czasu, tak naprawdę erę przemysłową, czyli druga połowa, począwszy od drugiej połowy XIX wieku, widzimy wyraźnie, że średnia globalna temperatura wyraźnie rośnie. Nie są to wartości bezwzględne temperatury, to jest średnia globalna z tego okresu i odchylenia tej średniej globalnej. Co ważne, szacowanie tej średniej globalnej temperatury nie jest łatwe, natomiast tutaj ten dolny wykres przedstawia 5 różnych podejść czy sposobów szacowania tej globalnej temperatury na podstawie danych z różnych rejonów świata. Widać wyraźnie, że niezależnie od tego, jaka grupa badaczy i jakich narzędzi używała, to wyniki są zbieżne. Mamy tutaj bardzo wyraźnie ten sygnał, gdzie w drugiej połowie XX wieku jest wyraźny wzrost temperatury, który kontynuuje w XXI wieku i szczególnie wyraźnie widać tutaj ten wzrost w ostatniej dekadzie. Ten wzrost globalnej temperatury nie jest równomierny. Otóż różne miejsca na Ziemi ogrzewają się w różny sposób, w różnym tempie. Widać tutaj właśnie te dane, które posłużyły do wyliczenia średniej globalnej temperatury, jak one się zmieniają. Natomiast to, co jest widoczne z tej animacji, to, że tego koloru pomarańczowego, kolorów pomarańczowych, czerwonych, które oznaczają wzrost temperatury, przybywa z czasem. W sposób taki szczególny i ewidentny ten wzrost temperatury jest zauważany w wysokich szerokościach geograficznych, szczególnie na półkuli północnej. Mamy tutaj do czynienia z czymś, co nazywamy w nauce wzmocnieniem arktycznym. Tam powierzchnia Ziemi ociepla się znacznie szybciej niż w innych rejonach świata. Wzrost temperatury ma swoje konsekwencje i jakby również jest połączony z tym wzmocnieniem arktycznym. Między innymi topniejąca pokrywa lodowa, to pokrywa śnieżna powoduje, że powierzchnia Ziemi staje się ciemniejsza, tym samym absorbuje więcej promieniowania słonecznego i tym samym ten wzrost temperatury jest tam większy. No i za tym wszystkim są konsekwencje, mianowicie topniejące lodowce, lądolody powodują podniesienie się poziomu mórz. Ten się szacuje około w chwili obecnej na poziomie około 3 mm rocznie, natomiast uważa się, że i pomiary, które są wykonywane w tym zakresie wskazują, że ten przyrost poziomu mórz rośnie. Próbowano te zmiany temperatury globalne, które tutaj są zaznaczone, obserwacje linią czarną, wszystkich wykresach. Te wykresy to jest w przypadku lądów zmiana temperatury średniej, w przypadku oceanów jest to tak zwane ocean heat content, czyli pojemność cieplna oceanu.
która też jest funkcją temperatury, a w przypadku rejonów polarnych, Arktyka, Antarktyda, mamy tutaj do czynienia z zasięgiem lodu, który swoją drogą też jest funkcją temperatury. No i próbowano zobrazować, czy rzeczywiście te zmiany temperatury są efektem tego, że mamy emisje antropogeniczne gazów cieplarnianych do atmosfery. I w ostatnim czy przedostatnim raporcie międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatu IPCC z 2014 roku przedstawiono takie eksperymenty modelowe, gdzie z jednej strony zaprzężono globalne modele, które no całkiem dobrze się sprawdzają, różne modele, i naukowcy podeszli do tego w dwojaki sposób. Z jednej strony nie użyli w ogóle, czy nie uwzględnili emisji antropogenicznych, gazów cieplarnianych do atmosfery, i te wyniki to są te pola niebieskie na wykresach. I w drugim przypadku dokładnie te same modele również zastosowano, natomiast już z uwzględnieniem tych antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych. Widać wyraźnie, że wyniki, które są, to te czarne linie biegną wzdłuż różowych pól, czyli tych, które uwzględniają to wymuszenie radiacyjne ze strony antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych. Nie jest możliwe w większości przypadków odzwierciedlenie modelami matematycznymi tych obserwowanych przez nas zmian temperatury bez uwzględnienia emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych. Jakie te gazy cieplarniane są, jaki jest ich udział? To są dane z kolei z ostatniego raportu międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatu, gdzie pokazano udział poszczególnych gazów cieplarnianych w globalnych emisjach jako ekwiwalent dwutlenku węgla. A to dlatego, że różne gazy absorbują z różną efektywnością promieniowanie podczerwone, i choćby metan, który występuje w atmosferze w znacznie mniejszych stężeniach niż dwutlenek węgla, i również emisje antropogeniczne są znacznie mniejsze, ma zdolność dużo większą do pochłaniania promieniowania podczerwonego. Stąd też, aby porównać te gazy, wszystkie je zamieniono, gdyby to był dwutlenek węgla. No i widać wyraźnie, że dominuje tutaj pole niebieskie, które rośnie sukcesywnie w kolejnych dekadach. To pole niebieskie to jest emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych i z przemysłu, przede wszystkim tutaj z produkcji cementu. Dodatkowo mamy to pole pomarańczowe, które to są emisje dwutlenku węgla. One mniej więcej w tych ostatnich dekadach utrzymują się na ten ich udział na zbliżonym poziomie, wynikający ze zmian użytkowania powierzchni ziemi. No i dodatkowo mamy również istotny udział emisji metanu. Żeby zrozumieć, jak to środowisko naturalne funkcjonuje przy tych antropogenicznych, podwyższonych emisjach gazów cieplarnianych, trzeba spojrzeć, jak wygląda globalny obieg węgla. Węgiel, tak jak wspominałem, to jest ten podstawowy składnik, który jest niezbędny do funkcjonowania życia na Ziemi, do funkcjonowania organizmów żywych. Stąd, żeby zobaczyć, jakie z jednej strony konsekwencje mają te emisje antropogeniczne, a z drugiej strony, co się dzieje z tym dwutlenkiem węgla, kiedy on trafia do atmosfery, musimy przyjrzeć się bliżej globalnemu obiegowi węgla. Dwutlenek węgla jest podstawowym nośnikiem w obiegu globalnym dwutlenku węgla, w obiegu globalnym węgla. I tutaj mamy dwa podstawowe procesy, które napędzają ten obieg. Mam tutaj na myśli fotosyntezę i oddychanie. Oddychanie zarówno tlenowe i beztlenowe. Wspominam tutaj o oddychaniu beztlenowym, ponieważ właśnie w środowisku morskim, w rejonach głębszych, czy też w osadach dennych, gdzie panują warunki deficytów tlenowych, mamy do czynienia z niskimi stężeniami lub też brakiem tlenu. W tym momencie jego rolę w reakcjach chemicznych i w utlenianiu materii organicznej przejmują inne substancje, między innymi wyszczególnione tutaj azotany. Mamy do czynienia z denitryfikacją, z redukcją manganu, z redukcją żelaza 3 do żelaza 2,
redukcją siarczanów, czy w końcu metanogenezą. Gdy spojrzymy na globalny obieg węgla, to jest taki schemat prezentujący poglądowo, jak ten obieg wygląda. Wszystkie liczby tutaj wyrażone są w petagramach, a więc w miliardach ton węgla. W nawiasach kwadratowych są wielkości rezerwuarów węgla w różnych środowiskach. Natomiast te strzałki to jest przepływ węgla pomiędzy różnymi środowiskami. Litery R i P to są odpowiednio już wspomniane przeze mnie oddychanie, respiracja R i fotosynteza P. Widać wyraźnie, że ilość węgla, która jest w atmosferze, jest porównywalna mniej więcej z tym, ile mamy węgla w biosferze na lądzie. Około trzykrotnie więcej jest go w glebie, no i parokrotnie więcej w postaci paliw kopalnych, które zostały z tego bieżącego obiegu węgla wyłączone miliony lat temu w postaci właśnie paliw kopalnych. To, co robi człowiek, czy działalność człowieka, wydobywając te paliwa kopalne, wyciągamy ten węgiel z podziemi, który był wyłączony z tego bieżącego obiegu miliony lat temu i spalając go, wprowadzamy go do atmosfery w stosunkowo szybkim tempie. Co warto tutaj jeszcze na tym schemacie zauważyć, to ilość węgla, która jest skumulowana w oceanach. I to jest jeden z przykładów pokazujących istotną rolę mórz i oceanów, gdzie kilka rzędów wielkości mamy tutaj więcej węgla niż w innych środowiskach. Pomiary dwutlenku węgla w atmosferze zostały one zapoczątkowane przez Charlesa Davida Killinga, amerykańskiego naukowca, jednego z pionierów współczesnej klimatologii, który pod koniec lat 50. w obserwatorium Mauna Loa na Hawajach rozpoczął regularne pomiary stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. To jest ta krzywa, która cały czas kolejne punkty do niej dochodzą. To obserwatorium cały czas działa. Widać wyraźnie, że od początku tych pomiarów do chwili obecnej stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, tutaj wyrażone w częściach na milion, parts per million, wzrosło o około 30%. To obserwatorium, tak jak powiedziałem, prowadzi cały czas pracę, mierzy regularnie stężenie dwutlenku węgla. To, co widzimy tutaj na wykresie, to czarna linia, to są dane uśrednione roczne, natomiast linia czerwona to są średnie miesięczne. Jak przyjrzymy się im bliżej, to widać wyraźnie, że te zmiany, które obserwujemy, sezonowe, są związane przede wszystkim z cyklem wegetacyjnym, z wegetacją i dynamiką spalania paliw kopalnych na półkuli północnej. Jak spojrzymy na globus, to łatwo zauważyć, że większość lądów skupiona jest na powierzchni lądów, skupiona jest na półkuli północnej i tam też znajduje się większość wysoko rozwiniętych czy też szybko rozwijających się państw, które w intensywny sposób spalają paliwa kopalne. Dlatego też ten cykl sezonowy bardzo mocno koreluje z tym, co dzieje się właśnie na półkuli północnej. Jak spojrzymy wstecz, jak wyglądają stężenia dwutlenku węgla, a te udało się odwzorować na podstawie analiz rdzeni lodowych, z jednej strony, z drugiej strony rdzeni pobranych z dna morskiego, widać wyraźnie, że stężenia dwutlenku węgla zmieniały się w przeszłości. To jest okres ostatnich 800 tysięcy lat i dane, które zostały pobrane dzięki analizie rdzenia lodowego Wostok z Antarktydy. Widać wyraźnie, że dwutlenku węgla było albo więcej, albo mniej. W okresach ciepłych, interglacjalnych mieliśmy wyższe stężenia dwutlenku węgla. W okresach glacjalnych, w okresach zlodowaceń mieliśmy stężenia zdecydowanie mniejsze. Natomiast co warto zauważyć, to maksimum w tych 800 tysiącach lat to około 300 ppm-ów. Natomiast kiedy spróbowalibyśmy narysować tą krzywą Killinga, o której mówiłem przed chwilą, właśnie na tej skali czasowej, na geologicznej skali czasu, to tak naprawdę uzyskamy praktycznie linię pionową i gwałtowny wzrost stężenia do tego poziomu, jaki mamy aktualnie, 400 kilkanaście ppm w atmosferze. A więc nigdy stężenia dwutlenku węgla nie były tak wysokie, jak są obecnie. W tych nigdy, mam tutaj na myśli te ostatnie 800 tysięcy lat, i nigdy
w tym okresie nie rosły tak szybko, jak rosną obecnie. Gdy spojrzymy na emisję dwutlenku węgla do atmosfery, te antropogeniczne, w wyniku działalności człowieka, one sukcesywnie rosną. To są dane od 1970 roku. Widać na tym wykresie, że były swego rodzaju tąpnięcia w tych emisjach. One były związane z kryzysami dostępu do ropy naftowej w latach 70., w latach 80. Widać tutaj również czas, kiedy rozpad Związku Radzieckiego, w tym momencie, gdzie mamy to tąpnięcie emisji. Kolejny przykład to jest globalny kryzys finansowy w 2008 roku. Natomiast zawsze po tych wszystkich zdarzeniach ten wzrost emisji dość szybko wracał na właśnie swoją drogę i wracał do tego wzrostu. Największy spadek i największe zmniejszenie emisji, które zaobserwowano, miało miejsce w związku z ostatnimi wydarzeniami. Mam tutaj na myśli pandemię COVID-19, gdzie globalne emisje dwutlenku węgla spadły najsilniej w historii, tej obserwowanej przez nas historii, o około kilkanaście procent. Natomiast dość szybko one się odbudowały i po raz kolejny wróciły na tą ścieżkę wzrostu. Jak to wygląda, jaka jest rola mórz i oceanów w tym całym procesie? Otóż gdy spojrzymy na emisje dwutlenku węgla, te antropogeniczne, tutaj są przedstawione od właśnie dla tej ery przemysłowej, a więc od drugiej połowy XIX wieku. To, co już pokazywałem wcześniej, a więc ten wzrost, szczególnie jeżeli chodzi o spalanie paliw kopalnych, to są te wszystkie wartości dodatnie, które tutaj mamy. Pole szare to jest spalanie paliw kopalnych i pole pomarańczowe to są zmiany wynikające z użytkowania powierzchni ziemi przez człowieka. To widać, dokąd ten dwutlenek węgla trafia. I to mamy z kolei odzwierciedlone w wartościach ujemnych. Część z niego zostaje w atmosferze, część jest pochłaniana przez biosferę lądową i około w 25% ten antropogeniczny dwutlenek węgla wyemitowany przez człowieka trafia do mórz i oceanów. A więc jest tutaj istotna rola obszarów morskich, które w sposób dość jakby efektywny zmniejszają tą presję klimatyczną wynikającą z emisji antropogenicznych dwutlenku węgla. Jak to się dzieje, że ten dwutlenek węgla trafia do mórz i oceanów? Jednym z mechanizmów, które to umożliwia, jest tak zwana pompa biologiczna. Otóż w tej górnej powierzchniowej warstwie oceanów organizmy roślinne, fitoplankton, pochłaniają dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy, włączając go w ten sposób w sieć troficzną, zamieniając w materię organiczną. Oczywiście ten węgiel już jako węgiel organiczny krąży w sieci troficznej, a jest to swego rodzaju recykling i jakby jego część jest ponownie uwalniana w postaci dwutlenku węgla w wyniku procesów oddychania. Natomiast część z tej wyprodukowanej materii organicznej po obumarciu trafia do głębszych rejonów oceanu i do osadów dennych. Tam cały czas zachodzi również oddychanie, zachodzi remineralizacja tej materii organicznej, powstaje dwutlenek węgla. Natomiast część z tej materii jest finalnie deponowana i akumulowana w osadach dennych, przez co mamy w pewnym sensie wyłączenie tego węgla z bieżącego obiegu, co w pewnym sensie tworzy miejsce dla nowego dwutlenku węgla, który może być pochłonięty przez obszary morskie. Ta pompa biologiczna nie jest jedynym mechanizmem. Kiedy przyjrzymy się bliżej temu, co się dzieje w powierzchniowym oceanie, widać wyraźnie, że jest jeszcze jedna pompa biologiczna, nie ta organiczna, gdzie mamy do czynienia z zamianą dwutlenku węgla w materię organiczną. Natomiast jest tak zwana pompa węglanowa, która działa przeciwstawnie. W wodach oceanicznych mamy cały szereg organizmów tak zwanych kalcyfikujących, które budują swoje egzoszkielety, pancerzyki
z węglanowapnia. I w procesie tworzenia, tutaj jest zapisana reakcja, w procesie tworzenia właśnie tych pancerzyków, dwutlenek węgla jest produktem ubocznym, więc mamy do czynienia w tym przypadku z emisją dwutlenku węgla. No i dodatkowo mamy jeszcze tak zwaną pompę fizyczną, która zależy w dużej mierze od różnicy stężeń między dwoma ośrodkami. Tutaj należy zwrócić uwagę, że dwutlenek węgla zawsze migruje z tego ośrodka, gdzie jest go więcej, do tego, gdzie jest go mniej, a więc jeśli w wodzie mamy mniejsze stężenie dwutlenku węgla niż w atmosferze, to woda będzie go pochłaniać. Natomiast jeżeli jest sytuacja odwrotna, w wodzie jest dwutlenku węgla więcej niż w atmosferze, będziemy mieli do czynienia z emisją. To wszystko jest zależne również od bardzo mocno od temperatury. Dwutlenek węgla, jak wiele innych gazów, jego rozpuszczalność w wodzie zależy w dużej mierze od temperatury i rozpuszczalność jest większa w niskich temperaturach. Gdy spojrzymy globalnie na przepływ dwutlenku węgla przez powierzchnię morza i atmosfera, okazuje się, że on nie jest jednorodny. To są wyniki obrazujące te przepływy. Wartości ujemne, a na mapie kolory niebieskie, różowe, pokazują te miejsca, gdzie mamy netto pochłanianie dwutlenku węgla przez powierzchnię mórz i oceanów. Z drugiej strony mamy te kolory żółte i czerwone, gdzie mamy do czynienia z emisją netto dwutlenku węgla do atmosfery w przeciągu roku. Tymi obszarami pochłaniającymi dwutlenek węgla najbardziej efektywnie są te w dużych szerokościach geograficznych, w szczególności północny Atlantyk, gdzie mamy w pewnym sensie takie skumulowanie różnych mechanizmów. Z jednej strony woda jest tam zimna, więc ta pompa fizyczna działa dobrze, dwutlenek węgla lepiej się tam rozpuszcza. Z drugiej strony pompa biologiczna działa tam bardzo wydajnie, mamy tam bardzo dużą produkcję pierwotną. No i dodatkowo mamy tam formowanie mas wód głębinowych. Woda atlantycka, bardzo zasolona, ze strefy międzyzwrotnikowej, gdy dociera w rejony właśnie arktyczne, północne, ulega ochłodzeniu i jako cięższa tonie, zabierając ze sobą wszystko to, co w niej jest, również rozpuszczone gazy. Z drugiej strony te obszary, które widzimy na mapie zaznaczone kolorem żółtym i czerwonym, o ich jest najwięcej w strefie równikowej, jak widać, a to jest związane z procesem, który się nazywa upwelling, czyli wynoszenie wód głębinowych na powierzchnię. Te wody głębinowe są przesycone dwutlenkiem węgla. W wodach głębinowych, w głębokich rejonach oceanicznych mamy do czynienia tylko i wyłącznie z respiracją, z oddychaniem, nie ma tam fotosyntezy, a więc jest produkcja netto dwutlenku węgla i gdy te wody na skutek cyrkulacji oceanicznej, a w tej strefie równikowej również oddziaływania pasatów, pojawiają się na powierzchni właśnie na skutek upwellingów, wody te są znacznie przesycone dwutlenkiem węgla względem atmosfery i oddają czy emitują dwutlenek węgla do atmosfery. Zmienność przestrzenna to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest zmienność sezonowa. To jest przykład z Morza Bałtyckiego, gdzie widać wyraźnie, że dwutlenek węgla w wodzie morskiej jest praktycznie stale w nierównowadze z atmosferą. Atmosfera to jest ta linia zielona, dane sprzed 10, może trochę więcej lat, gdzie stężenie było jeszcze poniżej 400 mikroatmosfer, czy też ppmów. Widać wyraźnie tutaj, że w okresach wiosennych i letnich dwutlenku węgla w wodzie morskiej jest zdecydowanie mniej niż w atmosferze. To jest efekt działania właśnie tej pompy biologicznej, gdzie organizmy roślinne, fitoplankton pochłaniają dwutlenek węgla w tej powierzchniowej wodzie. No i okresy jesienno-zimowe, gdzie mamy do czynienia z dominującą remineralizacją, z dominującym oddychaniem, natomiast fotosynteza nie jest tak aktywna. Mamy do czynienia z stężeniami w wodzie większymi niż w atmosferze i tym samym w tych okresach woda bałtycka jest źródłem dwutlenku węgla do atmosfery. Gdy spojrzymy raz jeszcze, co ważne, na rolę mórz i oceanów, tu jest istotny ten aspekt, o którym mówiłem, około 25% antropogenicznych emisji dwutlenku węgla trafia do mórz i oceanów, a w samych morzach mamy ten rezerwuar w wodzie oceanicznej największy na świecie, kilka rzędów wielkości większy niż w innych ośrodkach. Stąd też jakby dużo uwagi poświęca się właśnie na
na to, co się dzieje z dwutlenkiem węgla w wodzie oceanicznej. Jaki jest jego los? No właśnie, dwutlenek węgla w wodzie oceanicznej tworzy słaby kwas węglowy, który dysocjuje, uwalniając jony wodorowe i tym samym mamy do czynienia z taką łańcuchową reakcją i łańcuchowym oddziaływaniem tych procesów na chemizm wody. Całość tego wszystkiego nazywana jest morskim systemem węglanowym. W dużej mierze jest on zależny właśnie od dwutlenku węgla i form występowania dwutlenku węgla w wodzie morskiej. Tak jak powiedziałem, po rozpuszczeniu dwutlenek węgla w wodzie morskiej tworzy słaby kwas węglowy, który dysocjuje, jest to dwuprotonowy kwas, który dysocjując uwalnia jony wodorowe. Im więcej jonów wodorowych, tym samym mamy niższe pH. Te różne formy węgla, które występują w wodzie morskiej, przedstawiono tutaj na wykresie. Mam tutaj na myśli dwutlenek węgla w postaci wolnej, CO2, jak również jon wodorowęglanowy i węglanowy, a więc produkty dysocjacji kwasu. I mamy więcej dwutlenku węgla rozpuszczonego w wodzie, tym ta równowaga przesuwa nam się na tym wykresie w lewą stronę na skali pH. Spada nam pH i udział poszczególnych form dwutlenku węgla się zmienia. Proces ten nazywany jest z angielskiego ocean acidification, na polski można tłumaczyć zakwaszanie oceanów, zakwaszanie wody morskiej. I również w tym obserwatorium Mauna Loa pod koniec lat 80. do pomiarów atmosferycznych dołożono również pomiary dwutlenku węgla, stężenia dwutlenku węgla w wodzie morskiej, to jest ten kolor zielony. Widać wyraźnie, że one bardzo dobrze korelują ze wzrostem obserwowanym w atmosferze. Jest tam zdecydowanie więcej zmienności. Ta zmienność wynika, to o czym mówiłem wcześniej, właśnie z tego bilansu netto, fotosyntezy i oddychania, tych dwóch podstawowych procesów. No a im więcej dwutlenku węgla w wodzie morskiej, tym samym ze względu na jego właściwości kwasowe mamy do czynienia ze spadkiem pH. I to jest jakby cały trzon, cały rdzeń tego procesu, czy mechanizmu, którego nazywamy ocean acidification. W otwartych wodach oceanicznych ten spadek, który jest mierzalny, to są swoją drogą dane eksperymentalne, dane zmierzone, ten spadek jest z rzędu około 0,02 na dekadę. Wydaje się niewiele, natomiast tutaj należy pamiętać, że pH jest wyrażone w skali logarytmicznej, stężenie jonów wodorowych. Uważa się, że ten spadek pH, który jest konsekwencją wzrostu stężenia dwutlenku węgla, może być niebezpieczny dla organizmów kalcyfikujących, które budują swoje egzoszkielety właśnie z węglanu wapnia. Węglan wapnia występuje w dwóch różnych formach, aragonit i kalcyt. One obie są, różnią się trwałością i odpornością na zmiany pH. Aragonit jest bardziej wrażliwy. I ta tutaj animacja przedstawia, jak mogą zmieniać się nasycenie wody aragonitem wód powierzchniowych oceanicznych na skutek właśnie rosnących emisji dwutlenku węgla, na skutek rosnącego stężenia i spadającego tym samym pH wód powierzchniowych. Te linie czy kolory niebieskie, które się pojawiają w pewnym momencie i wartości ujemne na skali przedstawiają te miejsca na skali czasu, w których organizmy kalcyfikujące mogą mieć kłopoty z tworzeniem swoich właśnie pancerzyków, egzoszkieletów z aragonitu. Jak spojrzymy na organizmy żywe w środowisku morskim, mamy ich całą masę, tych, które budują swoje egzoszkielety właśnie z węglanu wapnia, począwszy od planktonowych kokolitoforów, które tworzą takie, jak widać w tle, ładnie wyglądające mleczne zakwity, poprzez otwornice, pteropody, skończywszy na koralowcach. Rzeczywiście w oceanach ta sieć troficzna jest bogata właśnie w organizmy kalcyfikujące. Dlatego też dużo uwagi poświęca się badaniom morskiego systemu węglanowego. Są takie cztery podstawowe parametry, które możemy mierzyć. Jeden z nich to jest całkowite stężenie dwutlenku węgla, wszystkich jego form, a więc
CO2, jak również jony wodorowo-węglanowe i węglanowe. Dalej możemy mierzyć alkaliczność całkowitą. Tu jeszcze na następnych slajdach powiem parę słów na ten temat. Generalnie jest to miara przewagi zasad nad kwasami w wodzie morskiej. Mierzymy również ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla w wodzie, które jest funkcją stężenia dwutlenku węgla. No i mamy ten parametr pH, który, jak już pokazałem, jest bardzo zależny od tego, ile dwutlenku węgla w wodzie jest. Woda morska jest lekką zasadą. Ma pH średnio około 8,1, a więc mamy w niej, wśród tych wszystkich substancji, które są w niej rozpuszczone, mamy w niej więcej zasad niż kwasów. I właśnie alkaliczność całkowita, o której wcześniej powiedziałem, jest miarą przewagi zasad nad kwasami w wodzie morskiej. Dzięki temu właśnie woda jest lekko zasadowa. Ta alkaliczność całkowita jest to parametr, który mierzymy poprzez miareczkowanie wody morskiej kwasem solnym. I wyrażamy wynik jako ekwiwalent stężenia jonów wodorowych. W ten sposób mierzy się właśnie przewagę zasad nad kwasami. Te podstawowe zasady, podstawowe kwasy, które w wodzie morskiej występują, są tutaj zaznaczone kolorem zielonym zasady, kolorem pomarańczowym kwasy. I alkaliczność całkowita jest miarą w pewnym sensie buforu. Gdy spojrzymy od strony chemicznej na to wszystko, to widać wyraźnie, że część dwutlenku węgla, który trafia do wody, dysocjuje, powstają jony wodorowe i część z tych jonów wodorowych jest wychwytywana w reakcji tak zwanej buforowej. Czyli słaby kwas, dwutlenek węgla, reaguje z jonami tego kwasu, które występują w nadmiarze. No to jest typowy bufor chemiczny, dzięki czemu zmiany pH, dzięki temu buforowi, który właśnie mamy, dzięki alkaliczności całkowitej w wodzie morskiej, zmiany pH są mniejsze niż mogłyby być wynikające z rosnących stężeń dwutlenku węgla. Gdy spojrzymy raz jeszcze na zmienność, jak to wygląda w wodach oceanicznych, tutaj tym razem jest to przykład z Atlantyku, stacja badawcza w okolicy Bermudów. Widać wyraźnie na dole przedostatni wykres, że stężenie dwutlenku węgla rośnie. A więc to jest to samo, co obserwowaliśmy również w danych z obserwatorium Mauna Loa. Towarzyszy temu wzrost stężenia całkowitego węgla nieorganicznego w wodzie, DIC. No i towarzyszy temu spadek pH, który widzimy na dole, i spadek stężenia jonów węglanowych właśnie przez to, że są one konsumowane w tych reakcjach buforowych. To wszystko dzieje się przy alkaliczności, to jest drugi wykres od góry, która jest stosunkowo stała w wodzie oceanicznej. Ona jest zależna od zasolenia, ale generalnie jest relatywnie stała. Mówię o tym w kontekście tego, ponieważ chciałbym teraz przejść do Morza Bałtyckiego, w którym rzeczy związane z systemem węglanowym są nieco bardziej skomplikowane. Morze Bałtyckie jest morzem słonawym, które jest pod znaczną presją dopływu wody rzecznej ze zlewni, która jest blisko czterokrotnie większa niż powierzchnia samego morza. Z kolei woda oceaniczna trafia do Bałtyku, ta dostawa jest utrudniona przez cieśniny duńskie. W związku z powyższym morze jest wysłodzone z zasoleniem w tej centralnej części na powierzchni około 7, czyli pięciokrotnie mniej niż w wodach oceanicznych. No i tutaj, gdy spojrzymy, to te rzeki, które doprowadzają wodę do Bałtyku i powodują jej wysłodzenie, mają różne stężenia alkaliczności, co przekłada się na cały system węglanowy i na to, jak ten system funkcjonuje w Morzu Bałtyckim. Bałtyk centralny to jest zasolenie około 7, jak spojrzymy na skalę X, jest swego rodzaju takim miejscem, gdzie miesza się dopływ wód z różnych rejonów. Z jednej strony z Morza Północnego, gdzie alkaliczność jest nieco większa, z drugiej strony mamy dopływ wód z Półwyspu Skandynawskiego. To widać te linie dla Zatoki Fińskiej, dla Zatoki Błotnickiej. Te rzeki są ubogie w alkaliczność ze względu na to, że
zlewnia w tym rejonie, w rejonie Skandynawii, jest zdominowana formacjami granitowymi, które są ubogie, ich wietrzenie powoduje, że rzeki, które dopływają, są ubogie właśnie w alkaliczność. Niewiele jest tam węglanów. Z drugiej strony mamy rzeki kontynentalne i tutaj między innymi nasze polskie Wisłę i Odrę, które płyną przez rejony bogate w węglany, które są źródłem alkaliczności i źródłem węglanów do Bałtyku. Tym samym dopływ wód z tego rejonu powoduje, że ten bufor, alkaliczność w wodzie bałtyckiej rośnie. Jaka jest rola tej alkaliczności? Widać na tym przykładzie tutaj dość dobrze. To jest taki eksperyment teoretyczny, który pokazuje, jak te dwa główne czynniki kształtujące pH wody morskiej wpływają w Bałtyku. Załóżmy przez chwilę, że mamy stężenie dwutlenku węgla w wodzie powierzchniowej, które jest w równowadze z atmosferą, około 400 mikroatmosfer. Rzadko spotykane to, co mówiłem wcześniej, woda jest z reguły w nierównowadze, ale tutaj po prostu ten czynnik dwutlenku węgla zatrzymujemy, nie zmieniamy go. Gdy spojrzymy na te dwie linie pionowe, które obrazują zakres alkaliczności, jaki występuje w wodzie bałtyckiej, a więc od kilkuset mikromoli obserwowanych w Zatoce Botnickiej, właśnie ze względu na to, na ten dopływ zubożonej w alkaliczność wody rzecznej ze Skandynawii. I druga linia pionowa to jest ponad 3000 mikromoli, która obrazuje stężenie alkaliczności w okolicach ujść rzek kontynentalnych. I tylko i wyłącznie, gdy nie zmienia nam się dwutlenek węgla, nie zmienia nam się ilość dwutlenku węgla, tylko i wyłącznie poprzez tą różną alkaliczność, którą możemy mieć w wodzie bałtyckiej, pH tej wody może się zmieniać dość mocno. Od 7,7 do blisko 8,3 to są te wartości, które można odczytać z kolorów w miejscu przecięcia się linii poziomej i tych linii pionowych. Dodatkowo, oprócz tej zmienności przestrzennej, zauważono, że alkaliczność w Morzu Bałtyckim rośnie w czasie, co jest odmienne w stosunku do tego, co pokazywałem dla Otwartego Oceanu, gdzie ona była stosunkowo stała. Tutaj na podstawie danych zaobserwowano, że w ostatnich 10 leciach ten wzrost obserwowany alkaliczności to jest około 6 mikromoli w Zatoce Botnickiej, to jest ten kolor pomarańczowy, i około 3 mikromoli w Bałtyku Centralnym, w wodach powierzchniowych. Ten dolny slajd przedstawia rolę tego wzrostu w mechanizmie tym zakwaszania wody, w ocean acidification. Gdyby nie było wzrostu alkaliczności w Morzu Bałtyckim, mielibyśmy do czynienia z obserwowalnym, czy powinniśmy mieć do czynienia z obserwowalnym spadkiem pH, podobnie jak w wodzie oceanicznej. Natomiast ten wzrost alkaliczności, wzrost tego buforu, który stabilizuje pH, kompensuje w 100% w Zatoce Botnickiej ten spadek pH, który wynikałby ze wzrostu stężenia dwutlenku węgla, i w około 50% w centralnej części Morza Bałtyckiego. Koniec końców, gdy spojrzymy na zmienność pH w Bałtyku, tak ona się przedstawia w ostatnich 10 leciach dla różnych rejonów Morza Bałtyckiego, i ze względu na z jednej strony dużą zmienność sezonową, co pokazywałem na jednym z wcześniejszych slajdów, między okresami wegetacyjnymi i tymi zimowymi, gdzie dominuje respiracja, dominuje remineralizacja, które wpływają na pH, oraz ze względu na dużą zmienność przestrzenną stężenia alkaliczności, tutaj przede wszystkim ten odmienny wpływ rzek skandynawskich i rzek kontynentalnych, a dodatkowo jeszcze obserwowany w ostatnim czasie wzrost alkaliczności całkowitej w wodach powierzchniowych Bałtyku, to mechanizm, który jest znany właśnie z Otwartego Oceanu jako ocean acidification, jako zakwaszanie wody morskiej w Bałtyku, jest praktycznie nieidentyfikowalny, przynajmniej obecnie. A zmienność pH, co widać zresztą na tych wykresach, jest znacząca, szczególnie gdy porównamy to do tego trendu
zakwaszania obserwowanego w otwartym oceanie, który jest około 0,02 jednostki pH na dekadę. Okej, okay, podsumowując moje dzisiejsze wystąpienie, tu w paru punktach chciałbym powiedzieć te najważniejsze rzeczy. Dwutlenek węgla jest to naturalnie występujący w atmosferze ziemskiej gaz, będący jednym z podstawowych nośników w obiegu materii. No i tutaj mamy te dwa procesy, fotosyntezy i oddychanie, które są tymi podstawowymi procesami napędzającymi ten obieg węgla, a tym samym obieg materii. Dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym, a efekt cieplarniany jest to, no, o czym należy pamiętać, mechanizm zapewniający odpowiednią temperaturę na powierzchni Ziemi do rozwoju życia. Natomiast emisje gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, w wyniku działalności człowieka zaburzają naturalny obieg dwutlenku węgla w środowisku, co powoduje, co niesie ze sobą szereg konsekwencji, w tym również konsekwencji klimatycznych. Przez ostatnie 800 tysięcy lat stężenie dwutlenku węgla w atmosferze nigdy nie było tak wysokie, jak jest obecnie i nigdy tak szybko nie rosło. To jest efekt intensywnego przede wszystkim spalania paliw kopalnych, ale również zmian w użytkowaniu powierzchni Ziemi. Istotną rolę w tym wszystkim pełnią morze i oceany, które pochłaniają około 25% emisji dwutlenku węgla, tych emisji antropogenicznych w wyniku spalania paliw kopalnych. Wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze powoduje wzrost stężenia dwutlenku węgla średni w powierzchniowej warstwie mórz i oceanów. Zawsze te oba ośrodki, woda i atmosfera, będą dążyły do równowagi. Im więcej będzie dwutlenku węgla w atmosferze, tym więcej średnio musi go być również w warstwie powierzchniowej. Mimo mórz i oceanów, mimo że tam obserwujemy dość znaczną zmienność, to ta średnia wartość musi rosnąć. A tym samym będzie spadać i spada pH w wyniku tego, że dwutlenek węgla w wodzie morskiej ma właściwości kwasowe. Natomiast woda morska ma właściwości buforujące, których miarą jest alkaliczność całkowita, które redukują te zmiany pH wynikające właśnie ze wzrostu stężeń dwutlenku węgla. Im większy ten bufor jest, im większa jest alkaliczność całkowita, tym zmiany pH wynikające ze wzrostu stężenia dwutlenku węgla są mniejsze. W Morzu Bałtyckim mechanizm, który znamy z otwartego oceanu, który nazywamy ocean acidification, czyli zakwaszanie wody morskiej, jest obecnie nieidentyfikowany ze względu na właśnie cały szereg procesów związanych w dużej mierze ze zmiennością buforu, ze zmiennością alkaliczności całkowitej.